Na początku część artystyczna w wykonaniu dzieci, młodzieży, zespołu szkół. Bardzo się cieszę z tego faktu, że tutaj właśnie w gminie wiejskiej jest oddana do użytku hala tych rozmiarów. Obiekt, którym może się mogłoby się poszczycić każde miasto w Polsce. Tym bardziej to jest ważne, że to w gminie wiejskiej. W Gdańsku prawdopodobnie, gdybyśmy otwierali ten obiekt, nie robiłby takiego wrażenia i nie miałby takiego znaczenia dla mieszkańców, dla całej okolicy i dla samej gminy. Myślę, że to jest właśnie miejsce, w którym można organizować spotkania, nie tylko sportowe, ale również artystyczne, nie tylko rangi gminnej, czy powiatowej, czy wojewódzkiej, ale również rangi krajowej, co spowoduje, że tutaj właśnie będą przyjeżdżać ludzie, poznawać tę okolicę. To jest dla gminy bezcenne. Także mam nadzieję, że ta hala będzie służyła nie tylko mieszkańcom, dzieciom, młodzieży tutaj, która dzięki temu, że ona tu będzie z tego korzystać. Natomiast to, co ona może zrobić w wymiarze promocyjnym dla gminy, to jest znacznie więcej. No i oczywiście będę też liczył na to, że wójtowi uda się zrealizować te plany, że ta hala też w części będzie zarabiać na pokrycie kosztów utrzymania. Bo to nie chodzi o to, żeby ona zarabiała, ale chodzi o to, żeby gmina była w stanie udźwignąć koszty utrzymania tak dużego obiektu i mam nadzieję, że przy racjonalnej gospodarce to się uda.